Drugie z dżemem wszelkiego typu. Z czekoladą nie. Muszę państwu powiedzieć, że dostałem od redaktora pączka. A muszę powiedzieć, że pan marszałek jeszcze nie skosztował. Nie skosztowałem, bo wie pan, nie wiem, jakie pan ma dzisiaj w stosunku do mnie intencje, więc jeżeli są na przykład... Szczere, jeżeli dobre. By były na przykład złe i bym tego pączka zjadł przed audycją, to bym mógł nie doczekać końca. Nie, no dlaczego, panie marszałku. Dobrze, mam nadzieję, że pan skosztuje, przynajmniej spróbuje tak, po... zrobię oczywiście. Tak. Po programie. Panie marszałku, to było słodko, teraz będzie może trochę gorzko. O Boże. Ale zawsze z panem, z humorem, myślę, pan będzie odpowiadał. Panie marszałku, zacytuję panu jedną wypowiedź. To będzie, uwaga proszę państwa, to może być lekcja historii alternatywnej. Pamiętajmy, że Polska pod kierownictwem generała Jaruzelskiego pierwsza dokonała wyłomu w lodowatym murze systemu komunistycznego i w rezultacie skruszyła go. Czyli jednak Wojciech Jaruzelski stał na czele Solidarności. Ale wie pan co? Wie pan, kto to powiedział oczywiście. Nie wiem, kto to powiedział. Stanisław Ciosek, doradca do spraw międzynarodowych Roberta Biedronia. Pozdrawiam Stanisława. Ale nie, no musimy pogadać o Banasiu dzisiaj. Proszę pana, tym, że nie ale cała Polska. Dobrze, to nie pogadamy, wiecie, no, panie marszałku, ale obiecuję mamy, panu. Ale teraz mamy antenę, ja... to gadajmy. Proszę antena pana, będzie... wchodzą do córki Banasia, panie wchodzą marszałku, do syna Banasia. Obiecuję panu, że po prostu, porozmawiamy. Wie pan, no to jest tak, tak, ale pan nie takie chce jaja. Lewicy, tak? Proszę pana, chcę o tym, o czym żyje cała Polska w tej panie chwili. Marszałku, o tym, jak się służby tak. nawalają. Ja prowadzę tę rozmowę, dobra. Obiecuję panu, że będzie o Banasiu. Nawet jedno pytanie obiecuję panu w części antenowej. A najpierw, dobra. Jak to dobra. Jest? Wojciech Jaruzelski był na czele Solidarności? No bo pod kierownictwem generała Jaruzelskiego skruszyła Polska mur komunistyczny. Ale pan, czy raczej pan, dokładał pan, te cegły do muru komunistycznego? Zejdzie, pan, ale niech pan zejdzie z tej narracji. To już nikogo naprawdę nie interesuje. Wiadomo, ale... kto był szefem Solidarności. Wie pan, nie, co to panie marszałku, wie pan, dlaczego kto mówi jest, pan, że nikogo najgorsze? To nie interesuje? Wie to ja tylko zadam jedno pytanie. Pan, czy nie było innych kandydatów na szefa do spraw pan, międzynarodowych Roberta Biedronia? Wie pan, kto był szefem Solidarności? Tak. Bo teraz Solidarność się tego brzydzi. Prawica nie brzydzi się, nie odcina. Prawica i PiS się tego brzydzą. Proszę państwa, dam chciałem poinformować. Dzisiaj w czwartek szefem Solidarności był, uwaga, Lech Wałęsa. Panie marszałku, i o tym trzeba mówić. Nikt się od niego nie odcina, nawet wisi portret. Stanie, w sprawie, gdzie? Portret siedziby Solidarności Komisji Krajowej. Niech pan tam pojedzie, to pan zobaczy. Panie szefem marszałku. Pogada. W sprawie Stanisława Ciostka. No właśnie. Jeden z najwybitniejszych ambasadorów polskich, jeżeli chodzi o Rosję. Jeden z najwybitniejszych. Uczestnik i jeden ze współautorów Okrągłego Stołu. To się prawicowej narracji nie podoba. Tego nikt nie odbiera. No tak, ale to warto przypomnieć. Ja jestem w Okrągłym Stole zakochany, żeby była jasność. Bo to jest również moja polityczna tradycja. Wielu pan, pana kolegów pana, skorzystało na Okrągłym pana, Stole. Ta bezkarność, razem, to uwłaszczenie. Proszę pana, razem z braćmi Kaczyńskimi, ręka tak, w rączkę, tak, żeśmy tak, usiedli. To już było. Proszę pana, nie, ale to prawda. Razem z braćmi Kaczyńskimi, jacy oni byli aktywni. Tylko później oni kontestowali. Proszę pana, ale wie pan, nie mówię teraz o Kaczyńskich, tak? Ja rozumiem, że najpierw ktoś coś ukradł, a potem po prostu zapomniał, tak? Jak to powiedziałem. Ukradł, kto ukradł? Nie, w ogóle, no takie porównanie. Co to jest za jajcowata wypowiedź? To tak jak Gowin. Robi rzecz złą, ale generalnie robi ją z niesmakiem, tak? Panie marszałku, rozumiem, pan nie może Kaczyńscy, się odciąć ze Stanisława Ciostka, Kaczyńscy, a może jakiś Kaczyńscy jednak... siedzieli przy Okrągłym Stole w komisjach, tak? Pogadajmy o Lewicy. Tworzyli, ale niewygodne to jest. Nie, niech pan mówi, ale już pan to powiedział. No dobrze, no ale wie pan, no tylko panu mówię, że potem kontestowali, razem, potem były manifestacje razem, przed Belwederem i palili kukłę Wałęsy, bo odciął się od zobowiązań wobec ludzi. Ale pamięta pan, jak służyli w Wałęsie? Tak, jak pamiętam. Jak byli przy nim? Pamiętam, jak bo to mówili, była gra to taktyczna, bo wtedy Lech Wałęsa miał ogromne poparcie. No tak, taka ale była prawda. No dobra. No tak dobra. Było. Wracając do Stanisława Ciostka. Nie było innych, a więc musiał być minister rządu Jaruzelskiego. Lepszych nie było. Bierzemy najlepszych. Najlepszych, oczywiście. Bierzemy najlepszych. Minister rządu Jaruzelskiego, najlepsi w rządzie Jaruzelskiego. Zaprosiliśmy do współpracy Janusza Zemkę. Fantastyczny, chyba jeden z najbardziej znających się, jeżeli chodzi o obronę, minister, były wiceminister w historii naszego kraju, po transformacji. Stanisław Ciosek, postać absolutnie uznana. Ale mam tylko dla pana dobrą niespodziankę. Nie zna się trochę na historii proszę najnowszej, pana, ale... Proszę pana, ale chciałem panu powiedzieć taką rzecz. Bardzo dobrze, że to wzbudza emocje.
Znaczy, my mamy swoje poglądy. I wie pan, jak kogoś denerwują nasze poglądy... Wiem, to pana wypowiedź o poglądach się przebiła. To dobrze, oczywiście politycy muszą mieć poglądy. To pełna zgoda. A propos poglądów. To pan też ma poglądy. No. Ja panu zacytuję w takim razie... Tylko o tym Banasiu pamiętajmy. Tak, pamiętam, panie marszałku. Mam w tyle głowy. Będzie o Banasiu. Panie marszałku. Dobra. Taki cytat. Tu jest kłamstwo, tam półprawda, a coś jeszcze jest całkowicie niepoliczone. Kto tak brzydko recenzował program Roberta Biedronia? Wie pan, nie wchodzę w takie historie pod tytułem, kto to powiedział, bo ja nie pamiętam. Mogłem to, ja to powiedzieć. Szczerze, proszę pana. A to było programie, który jest nadal aktualny. Zresztą ale zaraz pan, o tym powiemy. Niech pan posłucha. Byłem głupi. Biedroń był głupi i Zandberg był głupi. Ja wiem, głupi. Ja już to, panie marszałku, ale słyszałem. Ale niech pan posłucha. Ale dobra, no pyta się, kto tak. pan, no, pyta się pan, kto to powiedział. Ja to powiedziałem. I jak ja to mówiłem, jak Robert mówił takie rzeczy, czy Adrian mówił takie rzeczy, to wtedy jeden miał 4%, drugi miał 3%, a trzeci miał 1%. Wie pan, na czym polega mądrość w polskiej polityce? Że się lewica zjednoczyła i weszliście tak do Sejmu. Ja wiem, tak tylko jest. Że wie pan, na czym polega, panie marszałku, problem. Problem polega na tym, że poglądy, o których za moment porozmawiamy, które pan krytykował w tym wywiadzie, bo to cytat z wywiadu dla Kultury Liberalnej no. sprzed 7 miesięcy, nie taki dawny, te poglądy nadal Robert Biedroń lansuje pana, w kampanii wyborczej. Za chwilkę panu o tym powiem. Proszę pana, super, ale właśnie pan przed chwilą bronił braci Kaczyński, który mówił pan... O, czy broniłem? Czy Kaczy... No, wie pan, jakby pan nie bronił, to by pan tu nie siedział. Powiedziałem panu natomiast, o taktyce... Natomiast chciałem panu powiedzieć... O taktyce tak, politycznej panu wyjaśniałem. Jeżeli, proszę pana, taktyka polityczna. Niech pan to rozciągnie na różne ugrupowania. I już się zrobi przyjemnie, pączka. Nie odbieram no właśnie, panu, nie odbieram panu tego, że taktykę polityczną połączyliśmy się, gadaliśmy bzdury, nie to było jeszcze, efektów. No tak? Dobrze, tylko że ten akurat postulat emerytura 1600 zł dla każdego jest w aktualnym programie kandydata na prezydenta Roberta Biedronia. Ale 1600, emerytura 1600 dla każdego ale jest. 1600 emerytura najniższa jest. Dla każdego. Ale proszę pana, my, że to nie chodzi o Roberta Biedronia. My żeśmy ustawę przecież taką złożyli. Tak, notabene, żeby miał pan jasność. Jakby ta emerytura była niższa o 50 zł, to PiS by to poparł, bo mamy rozmowy w tej sprawie. Tak, ale co pan mówił kiedyś o tej emeryturze 1600 rozmowy. Zł, że jest Słucham? Tylko jeden problem z tą emeryturą 1600 zł, że nie można jej wprowadzić bez podniesienia podatków. To jakie podatki proszę pana, pan proponuje, żeby podnieść? Dlaczego? Przecież... To pan powiedział w tym wywiadzie. Ale proszę pana, w wywiadzie 2 lata temu, niech pan zobaczy, PiS nie podnosi żadnych podatków, a niech pan zobaczy, w jakiej krainie szczęśliwości czyli panu żyjemy. Dobrze, tak? Zobaczymy, czy uda nam się porozmawiać trochę o lewicy. Przypominam, Włodzimierz Czarzasty, gościem Sygnału Dnia Radiowej Jedynki, wicemarszałek Sejmu, lider SLD. Dalsza część naszej rozmowy na jedynkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych. Panie marszałku, pan powiedział... Banasia nie zrobiliśmy. Ale to wszystko jest dostępne. Wszystko jest dostępne, nie, będzie o Banasiu. Panie marszałku, słuchają wszyscy. Ludzi. Panie marszałku, uwaga. Powiedział pan o tej emeryturze 1600 zł. Powiedział pan mało tego. Pan krytykował Roberta Biedronia, który wtedy wyliczył, że 35 miliardów to kosztuje. 15 miliardów powiedział, że ze zwalczenia smogu. Proszę a pan pana, powiedział wtedy... Pana, ale... Co pan wtedy powiedział? Pan powiedział, że najwcześniej będzie można odejść od węgla dla elektrowni, dla gospodarstw domowych w 2035 roku i że ten postulat dopiero wtedy będzie można wprowadzać. Proszę pana, wracając do pana Banasia, bo to jest dla mnie najważniejsza sprawa. Pan nie chce o lewicy. Nie, proszę pana, ja chcę o lewicy, tylko ja sobie nie pozwolę na to, żeby tracić swój czas na tematy sprzed 4 lat. Ja chcę po prostu pogadać o tym, aktualny program Roberta Biedronia. Do mieszkania dzieci, człowieka. Dobrze, niech pan to powie. Proszę pana, i chcę o tym pogadać. I będziemy mieli to... Nie, bo chcę ja o tym pogadać, pana, ale nie zwolnią o lewicy. Ale niech pan ale posłucha. Ale ja się tego nie obawiam. No dobra, to pogadajmy. To pogadajmy o tym. Dobrze, niech pan proszę to pana, powie. Jest polityk, nazywa się Banaś. Robi rzeczy złe, dobre, różnie to oceniają. Gdzieś są inni politycy i się zastanawiają, jak tego faceta strzelić, jak go upodlić, jak zabrać mu władzę, jak go zastraszyć. I mówią tak, może ma córkę. Sprawdźmy, a czy ta córka się dobrze prowadzi. Wejdźmy, proszę pana. Nie, pan zdradza taktykę operacyjną służb, chyba. Ale niech pan się tego nie boi. Ja się tego naprawdę nie boi, panie marszałku. Wejdźmy do niej do domu. Może ma syna. Może ten syn jest zły.
A wie pan, jaki jest numer? Panie marszałku, to każdy lewica, to pan się domagał tego, żeby obywatelki chyba prezes Wajna stracił stanowisko, tak? Tak, i nadal się domagam. No właśnie. Czyli co, służby, pana, jeżeli są wątpliwości pana, co do świadczeń pana, majątkowych, to chyba trzeba to przyświetlić, domagam tak? Domagam się, żeby Banaś zrezygnował i domagam się, żeby CBA i ABW zostało rozwiązane. Bo to są metody takie, proszę pana, jakby pan mieszkał na prowincji, w małym mieście i miałby pan jakiegoś urzędnika w rodzinie, to ten urzędnik by przychodził i powiedział tak, rządzi nami PiS. Posłuchaj, rób wszystko, co PiS każe. Mam córkę, mam syna, mam żonę. Mogą nas zwolnić, mogą nas zastraszyć, mogą nas popić, mogą nas okraść, zgnoić. Mogą Panie marszałku, pan teraz ten. Opowiada proszę taką pana, mroczną historię, jest, tylko wydaje trzeba mi się... Trzeba Polakom i Polkom opowiadać to, co robi PiS. Wie pan, że to mogło być... Czyli pan ma dostęp do informacji pana, operacyjnych pana, nie, działania ja CBA dostęp, i pan teraz informacje przekazuje. Ja mam dostęp do rozumu. I ostrzegam pana, i ostrzegam wszystkie Polki i wszystkich Polaków. Jeżeli nie będziecie na takie świństwa reagować. Jeżeli nie będziecie patrzyli na tą butę, która jest w tej chwili. Pan się domaga nadal zresztą dymisji prezesa NIK Mariana Banasia, to chyba trzeba sprawić jego oświadczenia majątkowe i także jego syn był w to zamieszany. Czyli chyba służby działają prawidłowo. CBA sprawdzało, 2 lata szukało domu. A jakby szukało na przykład małej bombki, bomby małej, która by mogła wybuchnąć na przykład w metrze. Wie pan, ile lat by szukało? Jeździłby pan metrem? To są skompromitowane służby. Czy służby mają prawo weryfikować oświadczenia majątkowe? Służby nie mają prawa, proszę pana, nie mają prawa podglądać pana. Nie mają prawa, proszę pana... Jeżeli na przykład by powzięły informację, że mogłem przyjąć jakąś poważną łapówkę, nie jeszcze, ale panie marszałku, jeżeli byłoby podejrzenie, że... Przez 2 lata tego nie zrobili, rozumie pan? Panie marszałku, jeżeli byłoby podejrzenie, że przyjąłem korupcję, to mały prawo by mnie przesłuchiwać i także nasłuchiwać moich rozmów telefonicznych. Łapa w łapę byli z Banasiem. Przez 2 lata. Premier Morawiecki był 2 lata łapa w łapę z Banasiem. Banaś był ministrem finansów. Sprawdzał cła. Wszyscy to wiedzieli z rządu. Widział pan, jak się obłapiali, widział pan, jak się całowali. No to nie jest żaden dowód. Widział pan, jak Mateusz Morawiecki, który jak miał 13 lat razem ze mną koktajlami Mołotowa rosyjskie, bo tak opowiada, czołgi atakował. Proszę pana, to jest gangrena. Gangrena polega na tym, że każda obywatelka i każdy obywatel może być w każdej chwili zniszczony. Nie, panie marszałku, pan opowiada narrację, która nie ma związku z rzeczywistością, dlatego że jeżeli pan się domagał domaga się pan dymisji szefa NIK, i miał pan zastrzeżenia co do oświadczeń majątkowych, tak, to służby mają prawo się tym zająć. A pan tutaj stworzył, opisał pan taki horror trochę, który się nie rozgrywa. Czy pan to rozumie, że 2 lata szukali domu? Proszę pana, to jest kamienica. 2 lata szukali domu i go powołali na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Zaczynamy myśleć. To nie jest logiczne. Myśleć, panie marszałku, pana, to nie jest logiczne. Dobrze, 5 minut na temat Banasia panu poświęciliśmy. To nie jest logiczne i musicie to nagłaśniać. Media publiczne powinny być niezależne. Pan to powinien nagłosił. Pan wyjść codziennie o tym. Pan powinien ostrzegać przed arogancją władzy. Pan powinien przestrzegać przed lichotką. Ale to pan przestrzega. Panie marszałku, dobrze, wróćmy. Przestrzegam, dlatego, że mam antenę. Panie marszałku, dobrze, uważam, no pan już to zrobił. Panie marszałku, wróćmy do programu. Widział pan tę arogancję? Tak, wszystko, wszystko widziałem i śledziłem. Panie marszałku. Trzeba o tym mówić dzień i noc. Panie marszałku, ale po co o tym mówić, skoro są ogromne zasięgi? Pan już, wszyscy pana koledzy już też to powielili. Pan już to o tym wie. Trzeba mówić, że ta władza doprowadzi Polskę na skraj. Proszę państwa, jak państwo słyszycie, pan marszałek chce mówić o PiSie, chce mówić o Banasiu, ale nie chce mówić o programie Roberta Biedronia. A jak wiecie państwo, to jest kandydat w wyborach prezydenckich. Które w tej chwili się 5 minut na ten temat dzień już pan powiedział. Noc, proszę pana, będę mówił 10. Nie, bo ja chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Czy nie będziemy rozmawiali o programie Roberta Biedronia? Proszę państwa, a więc pan marszałek nie chce rozmawiać o programie Roberta Biedronia, czyli rozumiem, że nie jest zainteresowany tym, żeby Robert Biedroń został wybrany na prezydenta. Będziemy walczyli z tym zakłamaniem. Będziemy wam pokazywali rządzącym codziennie Cholecką, bo tak
Cholecka się mnoży w tej chwili. Po Panie marszałku, ale my jesteśmy w radiu. Możemy porozmawiać jednak o sprawach lewicy. Faka. Wie pan, co to znaczy? Codziennie ludziom pokazują faka. Codziennie uważają, że ludzie są gorsi od nich. Czy pan to widzi? Wszystko widzę. Panie marszałku, jak pan porozmawiamy. To? Porozmawiamy. Pan jest panie marszałku, bardzo dziękuję za tą recenzję. Dlatego, że wymagam od pana i proszę pana, na kolanach, niech pan zje mojego pączka. Panie, niech pan zareaguje, niech pan to potępi. Panie marszałku, niech prezydent Duda prezydent te świństwa to potępił. Tak? Ja nie jestem... Cholecką potępił? Panie marszałku, słyszał pan swoje wystąpienie? Co powiedział? Pana, co powiedział prezydent powiedział, Duda? Powiedział, że to jest świństwo? Prezydent Duda wczoraj powiedział, zaapelował o kulturalną kampanię i powiedział, że nie życzy sobie obscenicznych gestów prezydent i nie życzy Duda, sobie także takich krzyków, Duda, wyzwisk pod adresem prezydenta, jakie były w Pucku. Słyszał pan tę wypowiedź? Prezydent Duda tak było. Potępił to, co robili z małżeństwem Kwaśniewskich. Niech pan zobaczy, jakie świństwo robione kwestia. Kwaśniewskim. Wszyscy mówią willa Kwaśniewskiego. A dlaczego konspirowali? Nigdy w życiu nie mieli konspirowali poprzez agenta Tomka, którego wczoraj wsadzili Ale do ciupy. Wie pan, co Wie pan, co powinniśmy życzyć panu agentowi Tomkowi? Ja panu powiem, i to trzeba bardzo twardo powiedzieć, żeby przez przypadek się w celi nie powiesił. Bo idziemy w tym kierunku. Musi Ale nie chce pan powiedzieć, dlaczego konspirowali. Nie chce pan powiedzieć. Wszystkie rzeczy, które zostały zrobione na Kwaśniewskiego, po tym, co zrobili z agentem Tomkiem, mamy prawo, wie pan, co domniemywać, że były fałszowane. Dlatego, że powiedzieli, że agent ich najlepszy, ten, który pił gorzałę z nimi, ten, który się całował z nimi, ten, który się przytulał z nimi. Widział pan te zdjęcia? Widziałem. Wąsik, proszę, Tylko, tutaj, że są chodź, inne dokumenty. Chodź, pan przed chwilą powołał się... Chodź, przed po prostu chwilą, napijmy się. Panie Pamiętaj marszałku, teraz o tym. Są inne teraz dokumenty operacyjne CBA, które zrobić. Mówią właśnie o tej konspiracji. Pan nie chce powiedzieć, dlaczego konspirowali. Dlaczego weszli w tę grę? Ale jakiej konspiracji? W której na przykład mówiono, że willa to są buty. Wierzy pan agentowi który jest najważniejszy był najważniejszym agentem Kamińskiego? Nie, wierzę w te dokumenty, które są, albo przynajmniej uważam, że powinny być zbadane przez prokuraturę, te dokumenty, które zostały odtajnione z materiałów Willi Kwaśniewskich. Przez którą prokuraturę? Tę, która wczoraj kazała wejść do człowieka, Panie którego marszałku, kochała ta prokuratura przez ostatnie 4 lata? Panie marszałku, no czyli wrócimy robię, na koniec, na ostatnią minutę do programu Roberta Biedronia? To może Wie ostatnie pan pytanie, bo mam pan... pana dosyć, naprawdę. Musi pan wiedzieć, że jest niesprawiedliwość w Polsce. A więc nie, ale naprawdę chociaż może ostatnie pana, pytanie tak? na temat programu Roberta Biedronia. Robert Biedroń powiedział o tym, że i mówi o tym, że powinno być 7% PKB na służbę zdrowia. I powinno być także i na inny sposób finansowania, powinien być dostęp do lekarzy specjalisty w ciągu 30 dni. Co pan powiedział w tym wywiadzie, który cytowałem w Kulturze Liberalnej? To jest bałach, który się nigdy nie zdarzy. Proszę bałach pana, to, proszę państwa, proszę jest pana, kłamstwo, takim slangu. Może mam tatę 96 lat. Mam mamę 90 lat. Tata nie chodzi. Gdyby nie prywatne pieniądze, to by umarł. Polska Służba Zdrowia jest niewydolna. Był pan ostatnio na SOR-ze. Jest zgoda. Czekał pan w kolejce do, nie daj Boże, do przychodni raka. Więc niech pan trzyma kciuki za wszystkich tych, którzy chcą dać pieniądze na raka, ale a nie pan, na radio i telewizję publiczną. Ale jaki jest problem? Rozumie taki, pan że te propozycje, które zgłasza Robert Biedroń, są nierealne i rozumie, to pana zdaniem. Rozumie pan to, co zdaniem. Do pana mówię? Ja mam rodziców codziennie ich widzę. I pan słyszał I o tym, pan, że jest 11,2 miliarda pana, na program onkologiczny, wie pan, Narodowa Strategia Onkologiczna. I wie pan, że po prostu to jest niewydolne. A zamiast pieniądze dawać na medycynę, dajemy na takie rozwiązania. Nie, to nie jest prawda, ponieważ dajemy, to nie było przeniesione z spółki. Dajemy, proszę pana, w budżecie onkologia na media pana, publiczne, tylko to takie, wy stworzyliście taką narrację, na żeby takie programy, wykorzystać ją politycznie, do czego zresztą macie prawo jako Dajemy, proszę opozycja. Pana, na takie programy jak ten. I gdyby pan nie miał takiego gościa jak ja, gdyby pan nie miał takiego gościa jak ja, to słowo prawdy by pewnie nie padło. Ale ups, zdarzyło się jeszcze ja raz. Ja powiedziałem trochę o prawdzie, którą pan też mówił na temat programu Roberta Biedronia. Jak państwo słyszeli, niewiele było o lewicy, niewiele było o programie Roberta Biedronia. Ale trudno. Robert, pan Robert Biedroń może mieć, znowu może mieć pretensje do Włodzimierza Czarzastego, że jego program nie był za bardzo dziękuję za lansowany. Podsumowanie. Bardzo dziękuję, Włodzimierz Miłego Czarzasty. Dnia państwu życzę i pączków smacznych. Wicemarszałek Sejmu, lider SLD. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny Polskie Radio.